państwo opiekuńcze, to robi się to właśnie z punktu widzenia efektywności, tak, że państwo jest niewydolne, nieefektywne, jest w tyle, nie rozwija się. Przy czym, nie, na tyle, na ile ja się znam na ekonomii. Oczywiście ekonomistą nie jestem i nie chcę tej dyskusji sprowadzać do danych z liczb, ale na przykład państwa, które mają wysoką redystrybucję, czy wysoki poziom redystrybucji PKB przez budżet, osiągają całkiem niezłe wyniki ekonomiczne. Tak, znaczy realnie istniejące państwa opiekuńcze, państwa skandynawskie, są jednak w czołówce państw, które posiadają rozwinięte dynamiczne gospodarki. Mają przy tym niski dosyć poziom bezrobocia. Taka Polska, która mówię jakieś dane, które się nie zgadzają, proszę mnie poprawić, to ma 30-kilka% PKB redystrybuowanego przez budżet. Ile? Chyba jest 40. Jest 40, tak. Ale no, ja pamiętam jakieś takie z 2001 dane, więc nie najświeższe. Ale pamiętam, że tam jakieś tąpnięć chyba nie było. Ma dosyć duże bezrobocie. No, ja rozumiem też, że to nie jest tak, że te wskaźniki się tak łatwo przekładają na siebie, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że mamy rozwijającą się gospodarkę, to nie jesteśmy najbardziej efektywną gospodarką w Europie. Tak, kiepską nas z wynalazczością, z patentami, raczej jesteśmy, jeżeli eksport, znaczy to dosyć dobrze jesteśmy w eksportowaniu siły roboczej, prawda? Nie mamy tutaj do czego jej, jak zaprząc ją do roboty. I tak dalej. Tutaj teza o śmierci państwa dobrobytu socjalnego, która jest bardzo często lansowana w mediach, jest dosyć przesadzona. Znaczy to jak opowiadałem to znajomej szwedzce, to naprawdę zarygiwała się ze śmiechu. Pukając się w czoło, mówię, przepraszam, no, o czym pan do mnie mówi? No, tak naprawdę to wy macie problemy, a nie my. My jesteśmy dynamiczną, rozwijającą się gospodarką i mamy się całkiem dobrze. Co prawda, no, oczywiście mamy jakieś tam problemy, tak? Mamy jakieś tam problemy, oczywiście odczuwamy skutki globalizacji, ale nie jest z nami tak źle. Jest jeden ważny zarzut, który jest często formułowany nie tylko ze strony, powiedzmy, prawicowej, ale ze strony lewicowej. Państwo opiekuńcze albo w ogóle, albo rozbudowane instytucje państwowe zagrażają po prostu wolności. Tak, to jest problem państwa opiekuńczego. Państwo opiekuńcze rozbudowuje instytucje nadzoru, bo do zarządzania populacją też potrzebny jest na przykład podmiot, który sam sobą zarządza. Tak, ten podmiot mieszkański, moglibyśmy powiedzieć, taki, który tam będzie się starał w szkole, będzie się później starał, żeby zrobić karierę, będzie dbał o swoje zdrowie, bo wiadomo, że to nie jest tak, że opieka zdrowotna to jest tylko lekarz, który stoi nad nami z pałką, pogania do zajmowania się swoim zdrowiem, do profilaktyki, do mycia zębów i tak dalej. To sami musimy robić, sami musimy zostać wytworzeni jako podmioty, które zajmują się sobą. Ale takie instytucje kreujące owe podmioty są zagrożeniem, bo wydają nam fałszywą autonomię. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy wolni, ale tak naprawdę jesteśmy konstruowani, bo nasze życie przebiega wedle wzorów, które otrzymujemy z instytucji. No i to są dosyć, mógłbym powiedzieć, zasadne krytyki. Tak? Te instytucje biurokratyczne przytłaczają nas, one nie dają wolności, nie dają możliwości samorealizacji tego i że tutaj rynek jest lepszy. Tak? Znaczy nie to, że stabilna praca przez całe życie i państwo nam wyciera półki, jak się urodzimy i chowa nas do grobu w trumnie i za publiczne pieniądze tą trumnę kupuje i chowa nas do ziemi, ale rynek, który daje nam wolność, daje nam możliwość rozwoju, ekspresji, wyboru kariery, zmian w życiu, a w dodatku jeszcze nie generuje instytucji, które zagrażają naszym wolnościom bezpośrednio, nie generuje biurokracji, która zbiera na nas dane i tak dalej. Tutaj ja mam poważne wątpliwości. Mi się wydaje, że jednak kiedy ta kontrola była tak bardziej biurokratyczna i zewnętrzna, to ona była przynajmniej przedmiotem krytyki. Tak, było to coś zewnętrznego. Natomiast instytucje rynkowe generują o wiele większą kontrolę i o wiele większe zniewolenie niż instytucje biurokratyczne. Otóż teraz
Teraz jest tak, że pracodawca ma możliwość na przykład czytania naszej korespondencji, bo przecież robimy to w czasie pracy. Tam te instytucje kontrolują nasze życie w dużo większej mierze, niż robiły to wcześniejsze instytucje. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w PRL-u, instytucje, czy w ogóle powiedzmy przed 1989 roku, gdy już powiedzmy państwo socjalne miało się dobrze, że instytucja, w której jesteśmy zatrudniani, kontroluje naszą prywatną korespondencję. No przecież zalałaby nas krew i pierwsze, co byśmy zrobili, to uruchomili związki zawodowe, żeby się bronić, bo inwigilują nas. Wchodzą na naszą obszar wolności. Czy teraz to robimy? Nie. Nie, bo przecież pracodawca ma prawo do naszej pracy, a jeżeli nam się nie podoba, no to możemy znaleźć sobie inną pracę. Problem jest taki, że oczywiście w innej pracy jest podobnie. Tak, znaczy w jakimś sensie ta wolność, którą nam oferuje wolny rynek, jest po pierwsze wcale nie jest wolnością, kiedy jesteśmy zatrudnieni i oczywiście jest totalnym brakiem wolności, kiedy wypadamy z rynku, wypadamy z obiegu. Bo to jest kolejna kwestia i już ostatnia przed podsumowaniem, której na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo to przemiany, czy neoliberalizacja prowadzi do wzrastającej liczby wykluczeń. Tak i osoby wykluczone, co ciekawe, przestaną być w ogóle przed podmiotami w sensie takich homo economicusów. Tak, są świetne studia na temat tego, jak wykluczenie sprzyja irracjonalizacji ludzi. Znaczy irracjonalizacji w tym sensie, że oni tracą stabilność, nie są w stanie już kalkulować. Czym żyją? Żyją marzeniami i żyją hazardem. Tak, gry hazardowe są bardzo popularne w grach, tak? One pozwalają realizować taką fantazję, że wygram i stanę się bardzo bogaty. Albo na przykład tacy ludzie, którzy nie są w stanie dziecka przeprowadzić przez szkołę podstawową, rodzice w rodzinach wykluczonych, są przekonani, snują na przykład fantazję o tym, że pozwaliby swoją córkę na studia i zastanawiają się, na jakie studia by ją pozwali. Tak, a ona od 4 na przykład tygodni w ogóle nie była w szkole. I to są takie problemy, które pokazują, że w zasadzie ten system, który ma nam niby zapewnić wolność od tych systemów biurokratycznych, sprawia, że my tę wolność tracimy. Znaczy ja tutaj jednak byłbym za pewnym rodzajem zniewolenia, które gwarantuje nam inny typ wolności.